to ja, Ami! W moim domu afera! Przez przypadek moja mama została prawdziwą wiedźmą! A do tego coś ukrywa! Chcecie poznać jej tajemnicę? Zostańcie ze mną! Siedzę sobie w pokoju, oglądam cichutko YouTube'y i naprawdę nikomu nie przeszkadzam. A rodzice i tak się wściekają. Co chwilę wynajdują kolejny problem. Amelka, odrobiłaś lekcję? Zaraz! Jutro masz sprawdzian z przyrody, trzeba się uczyć. Znacie to? Zwariować można. Amelka, trzeba posprzątać twój pokój, a ty siedzisz i oglądasz te filmiki. Podejdź się, skupciał. Kiedy ty wreszcie odrobisz lekcję? Trzeba posprzątać kuwetę. Hej, no, a może trochę dyskrecji? Wypominają kotowi nawet najmniejszą kubkę. Czas ucieka. Tik tak, ucieka. Nie. Mam dość. Potrzebuję trochę odpoczynku. Już niedługo Halloween, więc poszukam jakiegoś czaru. A wy lubicie halloweenowe dekoracje? Jak dynie, duchy i inne straszydła. Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę. Ja zostawiłam, bo je po prostu uwielbiam. No dobra, ale co my tutaj mamy? Amelka! Oj, mamuś, zaraz! Ty naprawdę czasami zachowujesz się jak prawdziwa wiedźma. Wiedźmę powiadasz? Już ja ci pokażę, jak to jest mieć mamę wiedźmę. Ratunku, co ja zrobiłam? Jak ja wytrzymam z mamą czarownicą? Okej, to ja spadam do szkoły, papa, mamuś. Poczekaj, poczekaj! Jeszcze drugie śniadanie! No tak, bym zapomniała. A, to są pająki! Tak, dwa pieczone pajączki. Palce lizać? Nie przypadam. Zaraz, zaraz! A jak ty jesteś ubrana? Kochanie! Czy ty chcesz zdradzić nasz cały czarodziejski ród? O nie, 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 nie! W twojej szafie jest już odpowiednie wdzianko! Szybciutko, szybciutko! Mamuś, ja nie pójdę tak do szkoły! Przecież wyglądasz słodziutko! Mamo, proszę! Nie rób mi tego! Moja mała czarownica, jestem taka dumna! Jest super! Miłej nauki! Pieczone pajączki włożyłam ci już do plecaka! Ten dzień to koszmar! Wszyscy się ze mnie śmiali! A pani od plastyki prawie dostała zawału, jak zobaczyła moje drugie śniadanie! Fiu, fiu, fiu! Nie tylko jestem super wiedźmą, ale jeszcze świetną kucharką! Moja rodzina będzie taka zadowolona! Fu, trochę śmierdzi! A ja co dostanę? A dla ciebie to ja mam kurze łapki. Pyszniutkie! Obiadek! Mniam, miam, miam, miam. Obiadek, jaki pyszny. Fuj! Fuj, co to jest? Co? Że niby ci nie smakuje? Cały ranek gotowałam sos z tych zdechłych stawonogów. Zdechłych? Już myślałam, że chcesz zdenerwować swoją żonkę. Pyszne. Dam wam, kochani, jedną radę. Nie żeńcie się z czarownicą, chyba że lubicie pieczone pajączki. A teraz mama reklama. Na końcu odcinka będzie niespodzianka. Miotła! Mam miotłę! Fiu! No, no! Patate! Czary mary! No, no leć ty głupia miotło! No leć! No leć! No! Kochanie, wiesz, że to jest zwykła zmiotka? Zaraz do domu wraca moja Amelka! Muszę koniecznie sprawdzić, jak jej poszło w szkole. Laptop. Ten dziennik elektroniczny to super sprawa. Angielski, piątka. Tutaj plastyka, okej.
Dostanie nauczkę, dostanie! Z wiedźmami się nie zadziera! Mamo, czy to ty zamieniłaś moją polonistkę w żabę? Natychmiast ją odczaruj! Ja tu nic nie rozumiem! Ja walczę o moją kochaną córeczkę, ona się na mnie gniewa! I co ja mam teraz zrobić? Mama jest nie do wytrzymania! Muszę natychmiast cofnąć ten czar! Co? Nie da się jej odczarować? Musi zostać wiedźmą przez cały dzień? No ja chyba oszaleję! Lepiej już sprawdzę, co ona robi! U mamy jest wyjątkowo cicho! Muszę sprawdzić, czy znowu czegoś nie zbroiła. Co ona tak ciągle pisze? To robi się coraz bardziej tajemnicze. Ciekawe, co znowu wymyśliła. Co robisz? Ja sprawdzam przepis na pieczonego pająka. Do nauki! Ktoś tu coś ukrywa. Uff, udało się. Nikt nie może poznać mojej tajemnicy! A gdzie ty się wybierasz? Umówiłam się z kolegą, idziemy na pizzę. Co? Po moim trupie! Oj, mamuś! Już ja ci popsuję tą randkę. Jedno zaklęcie i po sprawie! O nie! Właśnie zauważyłem, że nic mnie to nie obchodzi. Pa, kochanie! Baw się dobrze! A teraz zobaczę, co tam robi moja córeczka na tym spotkaniu. No chyba nie myślała, że nie będę sobie troszeczkę podglądać. Widzę? Widzę ją! Widzę i tego nic spełnia. Nie lubię go. Nie lubię. O! Czy on ją chce wziąć za rękę? Po moim trupie, no! No, no! Znika już, chłopcze! Czy ty zamieniłaś mojego kolegę w żabę? I czy to twoja sprawka? Ja? Nie! No i o co tyle szumu? No dobra, następnym razem zamienię kogoś w jaszczurkę. Żaby mi się już znudziły. Tym razem muszę koniecznie dorwać się do laptopa mamy i poznać jej tajemnicę. A ja wiem, co ona ukrywa. A ja wiem. Szybko, szybko, zanim wróci. Wreszcie zobaczę, co tam jest. Tylko cichutko. Co to jest? Ami opowiada w poszukiwaniu magicznego drzewa? Ale super! Mama chyba napisała książkę! O! Przyłapałaś mnie, bo ja... Poznałaś mój sekret! Już się nie denerwuj! Lepiej opowiedz, o czym jest ta książka! Muszę ją koniecznie przeczytać, bo okładka jest naprawdę super! To twoja historia, o której widzowie jeszcze nie wiedzą. O tym, jak magiczne drzewo umierało, a ty musiałaś uratować cały nasz czarodziejski świat! To historia naszego rodu i twojej podróży do przeszłości! Naprawdę to opisałaś i zdradzisz ludziom nasze sekrety? Tak. I musimy to uczcić! Zrobię super koktajl. 3 jaszczurki, 2 żaby. Ła! O nie, tylko nie koktajl czarownicy. Wnuki! No to już chyba nadszedł czas na zdradzenie wam naszej tajemnicy. Otóż książka Ami opowiada w poszukiwaniu magicznego drzewa to nie jest ściema. Siedziałam, pisałam, ciężko pracowałam, żeby opowiedzieć wam tą historię. Powiem tak, to powie
jesteście super, szczególnie dla ludzi, którzy lubią czarownice i magię. I dużo, dużo przygód. Poznacie też wielu, wielu moich magicznych przyjaciół. Przecież jednego już poznali i to najfajniejszego. A jeżeli jesteście ciekawi książki, to zostawcie łapkę w górę i subika. Pierwszy to jest oczywiście Budyń, a drugi to Bąbel. Bąbel to mały elf, niestety. Jest trochę niezadowolony, bo nie przypomina innych elfów. Jest grubiutki i niezdarny, niebieski i ma różowe kropki. A jeśli chcecie zobaczyć, jak wygląda, to zerknijcie na nowy baner kanału. Jest naprawdę zabawny, a cała nasza trójka ma trudną misję do wykonania. Muszę uratować magiczne drzewo i cały czarodziejski świat. I powiem wam tak, to nie będzie łatwe zadanie, bo przyjaciele wiele razy wpadną w naprawdę poważne kłopoty. A najważniejsze jest to, że już niedługo u nas będziecie mogli zdobyć tę książkę. W połowie listopada ruszy jej przedsprzedaż. Czyli już w grudniu będziecie mogli ją przeczytać. I dać nam znać, jak wam się podoba. Ojojoj, chyba zaczęłam się stresować. Przecież to już niedługo. Już niedługo, książeczka. Ale będzie fajnie. A na dziś to już wszystko, kochani. Także do zobaczenia za tydzień. Pa, papki! Pa.